przepraszam, drugi punkt trzeci, rozpatrzenie wojennego zawarcia umowy na lokalu zasobu mieszkaniowego z gminy miejskiej Kraków. Szanowni Państwo, ja powiem może tak. Odnośnie spraw mieszkaniowych jest zmiana uchwały Rady Miasta regulaminu opiniowania, do której te zmiany mam uwagi. Zmiana obejmuje to, że do wydania opinii przez Radę Dzielnicy potrzebna jest wizja przedstawiciela dzielnicy w danym lokalu. Co uważam, że nie jest dobre, jeżeli radny chodzi sam na takie spotkania. Zwłaszcza, że to akurat by było nieusankcjonowane przez, z tego co dopytywałem się, przez Urząd Miasta, czyli bez diety, nie byłoby diety. Więc zawnioskowałem i będziemy na ten temat rozmawiać w środę z panem przewodniczącym, żeby po staremu, czyli kierując się opiniami z MOPS-u, z Policji i Straży Miejskiej, ewentualnie informacje od mieszkańców, jeżeli takowe są, odnośnie osób, które są uciążliwe dla współlokatorów. I to będziemy brać pod uwagę. Jeżeli nie będzie tutaj uwag, to nasza opinia do tej pory jest pozytywna. I tak jak mówię, mimo że jest zmiana z tego regulaminu, robimy to po staremu, czyli nie mamy tutaj dodatkowo specjalnego protokołu z wizji przeprowadzonej przez radnego dzielnicy. Ja bym, przepraszam, mogłabym coś dodać, bo ja na własnym przykładzie, bo 40 parę lat mieszkam w lokalu, w budynku, gdzie słuchajcie Państwo, właśnie tacy ludzie z przydziału dostają, te gminne, słuchajcie, tragedia. Wszystko patologia, 45 lat. Na parterze, gdzie dostali, o małe gazy nie wyszły, nie dali bloku. Dwa razy tak mi się udało szczęśliwie, że weszło na ten moment, gdy on jeszcze ten papieros w spodniach trzymał, przy spodniach, palił sobie spodni, bo tak był zalany. Gdyby podniósł do góry, blok by nas wybył, tak dwukrotnie, na drugim piętrze jest cały czas patologia, bo ty słuchajcie takie gminne. Słuchajcie, tragedia. To musi być pani gmina, jak będziemy opiniować tutaj przedłużenie najmu lokalu. Dobrze by było, żebyśmy jednak wiedzieli, komu się to przyjdzie. Oczywiście. Jakbyś taki wniosek pan przewodniczący mógł jednak tam w Urzędzie Miasta powiem, że my byśmy jednak chcieli wiedzieć, kto dostaje do mieszkania. Dlatego, że się boimy takich ludzi. Można zrobić. Oni grożą innym ludziom. Ale można to zrobić, jeżeli jest taka sytuacja, to takie rzeczy trzeba zgłaszać. Jeżeli się nie zgłasza, to bardzo przy to nie zawsze można zareagować. Proszę bardzo, panie przewodniczący. Ja chciałem dodać tylko, że wydaje mi się, że udział radnych nie jest taki do końca zasadny. Natomiast powinno być to z pracownikiem, z urzędnikiem, tak jak wizyt dokonywaliśmy z panem radnym Milewskim odnośnie weryfikacji mieszkaniowej. I były takie wizje w urzędzie miasta i w terenie z pracownikami urzędu. No, był pogląd na to, co tam się dzieje, jaka jest sytuacja. W tym wypadku można by jakieś wyjaśnienie skończyć, ale tutaj pan przewodniczący powiedział, nie pojedynczy radny, to musiałby to być rekomendacja. Urząd się z tego chciał wycofać, bo oni nie chcą. A jak jest taka potrzeba, to powiedział, że mogliby na to przyjść. Że nie wiem, czy to jest taka potrzeba. Proszę bardzo, radny. Ja się tutaj przychylam do tej opinii, zwłaszcza do tej kwestii wywiadu środowiskowego. Można zawsze puchnąć do sąsiadów bezpośrednio obok lokalu i zapytać, czy to nie są uciążliwi sąsiedzi. Ja pamiętam też, że za pierwszej kadencji, kiedy ja byłem tutaj radnym, ci, którzy się ubiegali o przedłużenie, czy też o pierwszy raz o takie mieszkanie, przychodzili tutaj i rozmawiali z nami. My poznawaliśmy te osoby, właśnie. Czasem nawet z takiej rozmowy coś wynika. Tak. Natomiast tutaj, tak jak mamy tą, ciemno. Nie wiem, czy na przykład dzisiaj wiemy, gdzie jest ten lokal, jaki jest jego adres, no to przynajmniej tyle, ale to jest niewiele. Nazwisko wiemy. Znaczy ja mam świadomość, że jest to pewnego rodzaju jakaś, lepiej do końca, nie do końca skuteczna procedura. Ale ja zakładam, że jeżeli takie rzeczy się dzieją, że są mieszkania, które są uciążliwe, to wydaje mi się, trzeba informować mieszkańców, żeby takie rzeczy zgłaszali. W momencie, kiedy takie rzeczy są zgłaszane, czy na policję, czy na straż miejską, to wychodzi, to nie chodzi o robienie, tylko
tylko chodzi o to, że są te informacje odnośnie interwencji. I na podstawie tej interwencji jesteśmy w stanie przynajmniej sprawdzić, jakiego rodzaju to była interwencja, ile ich było i na podstawie tego możemy mieć, mi się wydaje, że też może nie małą wiedzę, albo nie mniejszą niż tą, którą moglibyśmy od kogoś osobiście otrzymać, bo nikt na swój temat nie będzie mówił źle, prawda, na sesji, jak to wygląda w rzeczywistości. No, wydaje mi się, jest dobry, z tego co ja otrzymałem informację z Wydziału Mieszkalnictwa, że jeżeli Rada Dzielnicy podejmie negatywną opinię w stosunku do przedłużenia, to ta decyzja jest brana pod uwagę bardzo i nie przedłuża się osobie tej najmu lokalu. Tak mi powiedziała pani, przepraszam, pan, który się zajmuje tym urzędzie. Czy mogę dopowiedzieć? Proszę bardzo. Jakaś sytuacja, słuchajcie państwo, to są, u nas są, znaczy moi pracy są takie dwa lokale. Ludzie są tak zastraszeni, słuchajcie, tymi bandziorami, ja nie będę zgłaszał, bo mnie porysuje samo, a mnie groził to, a to. Nie zgłoszą, myślmy się, ja odważna i mój sąsiad pode mnie, wreszcie na swoje coś do sobie. Ale słuchajcie państwo, zastraszeni ludzie boją się tej patologii, dlatego nie zgłaszają wam. Na niektóre rzeczy nie mamy wpływu. No. Powiedzmy sobie, nic nie wiemy o tych ludziach. No i tyle, to było tak w kwestii wyjaśnienia. Otwieram dyskusję na ten temat. Jeszcze przepraszam, powiem, że tu są pozytywne opinie z Policji, Straży Miejskiej i MOPS. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto z pani panów radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto wstrzymał się od głosu. Przy trzech wstrzymujących stwierdzam, że Rada Dzielnicy 16 podjęła uchwałę w sprawie opinii ponownego zawarcia umowy najmu lokalu zasobu mieszkaniowego gminy miejskiej w Krakowie. Kolejny punkt. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opinii ponownego zawarcia umowy najmu lokalu zasobu mieszkaniowego gminy miejskiej w Krakowie. Sytuacja jest tutaj podobna. Tutaj się do takiego nie zrobić. Otwieram dyskusję na ten temat. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto z pani i panów radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Jest przeciw. Kto wstrzymał się od głosu? Czy dwóch wstrzymujących? Stwierdzam, że Rada Dzielnicy 16 podjęła uchwałę w sprawie opinii ponownego zawarcia umowy najmu lokalu zasobu mieszkaniowego gminy miejskiej Kraków.